Witam Ciebie na moim kanale na YouTubie. Mam na imię Radosław Morek. Cieszę się, że tutaj zajrzałeś. Może zajrzałaś, nie wiem, ale jako osoba mam nadzieję, że znajdziesz tutaj coś, co Ciebie zainteresuje. Może nawet pomoże, a to naprawdę jest fajna sprawa. Jeżeli tak się uda. Jeżeli nie, to po prostu powędrujesz dalej. Na tym kanale znajdziesz w tej chwili moje vlogi, które dotykają różnych aspektów. Często studiowania, w końcu pracuję na uczelni. Znajdziesz moje wiersze, tworzę, co dla mnie bardzo ważne, związane z muzyką. Znajdziesz również cykl z tygodnia na tydzień, który prezentuję zawsze w każdy poniedziałek, przed ósmą, często tak bardziej z niedzieli na poniedziałek, na dobry początek tygodnia. Znajdziesz tu również recenzje książek, które przeczytałem oraz filmów, bo książki, filmy bardzo ważną rolę w moim życiu odgrywają, podobnie jak muzyka. Znajdziesz również gameplaye jeszcze na tym kanale, ale zapraszam Ciebie, jeżeli jesteś tym zainteresowany, na mój inny, świeżutki kanał Radosław Morek Games Play. Tam właśnie będą gameplaye. Po prostu potrzeba zawężenia tematycznego kanałów, bo one dobrze, lepiej funkcjonowały w przestrzeni internetu. Robię to z trzech powodów, tak, które naprawdę są jakby równoległe absolutnie względem siebie. Po pierwsze, kształtuję swoją zdolność ekspresji, wyrażania swoich opinii jakby w przestrzeni publicznej, ale również ogromną radość daje mi tworzenie, praca z obrazem, dźwiękiem, tworzenie filmów. To naprawdę jest dla mnie super frajda. A trzecie to to, że być może to komuś się podoba i robię to dla Was, dla oglądających, dla subskrybujących mój kanał, a jeżeli cokolwiek z tego, co ja opowiadam, daje Wam radość, daje Wam coś ciekawego, a wręcz pomoże, to naprawdę jest super. Jeżeli oczywiście ten kanał Tobie się podoba, to zasubskrybuj go, wpadaj tutaj. Jak nie, to powędruj dalej. Bo tak to jest, nie wszystko, co robimy, musi się podobać innym. Mnie bardzo pomagają, tak, to jeden z elementów motywujących, kiedy jest łapka w górę. To mi pomaga, ale zachęcam również do dyskusji, do komentowania pod moimi filmami, bo fajnie jest poznać zdanie, opinie innych ludzi, o ile oczywiście to jest fajna dyskusja, fajna rozmowa, czasami może burzliwa, ale jednak dyskusja. Zapraszam do oglądania moich filmów, do wpadnięcia na moją stronę internetową, do zajrzenia na SoundCloud, bo tam też również są część moich tutejszych projektów, takie do posłuchania. Trzymaj się. Heja!